Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w naszych bibliotecznych poczytajkach przeczytam Wam fragment z książki Magdaleny Witkiewicz pod tytułem Lilka i Spółka. Na pewno będzie to gratka dla tych osób, które lubią przygody na przykład Mikołajka, ponieważ tutaj mamy, że tak powiem, wydanie żeńskie. Więc serdecznie Was zachęcam do wypożyczenia tej książki, jak i innych też części. Wybrałam do przeczytania fragment z rozdziału 6. I rozdział 6 nosi tytuł O tym, jak ryby od pana Anatola wpłynęły na naszą sytuację. W niedzielny poranek zebraliśmy się pod drzwiami kuchni, sądząc po odgłosach, jakie dobiegały ze środka, wróg właśnie się tam krzątał. Pachniało, a raczej znów śmierdziało rybą. No i co teraz? Zapytałam, zatykając nos. Wiktoria wzruszyła ramionami. Nie wiem, ale chyba musimy wreszcie zacząć działać. Może jednak ucieknijmy, szepnął przerażony Matewka. To jedzonko nie pachnie ładnie. Wikuś, te wczorajsze rybki też były okropne. Już nie chcę żadnych rybek. Ciotka zdążyła się i jemu narazić. Wszystko przez pana Anatola. Tego, co to go ciotka obdarza swoim specjalnym uśmiechem. Dzień wcześniej pan Anatol zadzwonił do drzwi z samego rana. Otworzyła mu moja siostra i bardzo przy tym wzdychała, żebyśmy jej, chorej, współczuli. W zasadzie już nic jej nie było i mogła to zrobić bez trudu, ale mimo iż lekarz uznał, że jest zdrowa, ciągle użalała się nad sobą i kulała, jakby miała tę nogę co najmniej złamaną. W każdym razie nie chciało nam się ruszyć z ciepłych łóżek, a Wiktoria wreszcie się poddała i podreptała do drzwi. Czasem wie, co to litość. Pan Anatol nie powiedział nawet dzień dobry, choć powinien, tylko od progu ryknął tak, że nawet my pod kołdrami to usłyszeliśmy. Rybki przyniosłem. Wiktoria ziewnęła, a potem, gdy ciotka wstała i cała uśmiechnięta poszła powitać pana Anatola, usunęła się z korytarza. Była zaskoczona, bo widok uśmiechniętej ciotki jest nieczęsty. Lila, ona nawet ładnie wygląda, szepnęła później zdziwiona. Spojrzeliśmy na nią z powątpiewaniem. Choć z reguły wierzymy Wiktorii, bo to niemożliwe, by ciotka Jaćka ładnie wyglądała. Pan Anatol trzymał w wielkiej reklamówce ryby, które ponoć własnoręcznie złowił i z których był bardzo dumny. To były dorsze. Pan Anatol przyniósł je dla biednych dzieci z miasta, czyli dla nas. Nie wiedzieliśmy, dlaczego jesteśmy biedni, gdyż przynajmniej Wiktoria była naszym zdaniem bogata, bo dostała od mamy całe 300 zł na wakacje dla nas wszystkich i nie pozwalała nam wydawać, mówiąc, że to na czarną godzinę. Matewka każdego wieczoru pytał, czy już nadeszła ta czarna godzina, bo jest ciemno, ale Wiktoria codziennie powtarzała, że nie. I twierdziła też, że do czarnej godziny trzeba się przygotować. Zatem się przygotowywaliśmy coraz bardziej. Bo nawet Matewka wreszcie doszedł do wniosku, że trzeba od ciotki uciekać, gdzie pieprz rośnie. Tak zawsze mówi mama. Ja chyba bym nie chciała tam, gdzie pieprz rośnie. Wolałabym do ciotki Franki, do Amalki, ale nikt mnie o to nie pytał. Zresztą może w Amalce rośnie pieprz. Zatem pan Anatol przyniósł nam te ryby. Uznał, iż Gdańsk, z którego przyjechaliśmy, nie leży nad żadnym morzem, tylko nad zatoką i że my chyba nigdy ryb nie jedliśmy, bo te prawdziwe są tylko w jastarni. I przez te ryby, a dokładniej ich ości, Matewka zaczął się bać ciotki. Jadł jak zwykle łapczywie, prawie pożerał swoją rybę w całości i miał za swoje. Ość wpadła mu do gardła. Wiktoria się rozpłakała, a ciotka zaczęła okładać Mateusza po plecach. Wszędzie mówią, że dzieci się nie bije, a ciotka biła mojego brata i to mocno. Ale w końcu mu przeszło. Jak mu przeszło, rozryczał się tak, że chyba pół miasta go słyszało. Ciotka spytała, czemu ryczy, bo przecież ona nie chce go załatwić na amen. Nie bardzo wiedzieliśmy, co to znaczy, ale też nie chcieliśmy, by Matewka był załatwiony. I wtedy ciotka powiedziała coś, co nam dało nadzieję na to, że wakacje nie będą takie złe i że wystarczy tylko trochę poczekać, a znajdziemy się w naszej ukochanej Amalce i będziemy mogli chodzić spać z brudnymi nogami.
powiedziała jedno zdanie, które spowodowało, iż życie wydało nam się piękniejsze. Jak będziecie się tak zachowywać, bachory, to was wywiozę na wieś do ciotki Franki. Krzyknęła, łapiąc się za głowę. A tam wodę trzeba nosić ze studni. He, 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 zaśmiała się, a jej pypeć podskakiwał przy tym rytmicznie. Taki zabawny fragment dla was przygotowałam dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zapraszam was do naszej biblioteki przy Redutowej do wypożyczania tej właśnie książki, tej pozycji i innych książek również tej autorki. Tymczasem żegnam się z wami, życząc wam udanego tygodnia. Widzimy się w czwartek na naszych bibliotecznych poczytajkach. Trzymajcie się ciepło i korzystajcie z tej pięknej pogody, która jest za oknem. Ściskam was serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa.